Barcin ma nowego zastępcę komendanta komisariatu policji. Została nim aspirant Kinga Berka-Rybacka. Niedawno taka uroczystość odbyła się również w Żninie. 27 maja obowiązki pierwszego zastępcy komendanta powiatowego w Żninie powierzone zostały młodszej inspektor dr Klaudii Ryczek. Jak wspomina w swoim przemówieniu komendant powiatowy policji, młodszy inspektor Tomasz Rybczyński, są to szczególne wydarzenia. To też historyczna chwila, ponieważ te stanowiska nigdy do tej pory w historii naszej jednostki nie były obejmowane przez kobiety. Tym bardziej się cieszę, że liczne grono kobiet ma swoje reprezentantki na stanowiskach kierowniczych w polskiej policji, szczególnie tutaj w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie i Komisariacie Policji w Barcinie. W związku z powołaniem na stanowisko składam pani serdeczne i szczere gratulacje oraz wyrazy uznania. Chcę powiedzieć, że jest pani podobnie jak ja swoistym autochtonem służbowym, ponieważ 16,5 roku w jednej jednostce organizacyjnej, konkretnie w Komisariacie Policji w Szubinie wcześniej. To w moim przypadku podobnie 24 lata niespełna w Komendzie Policji w Mogilnie, ale proszę się tego nie bać. Nowe spojrzenia, nowe wyzwania, nowa ocena funkcjonowania i roli swojej jako przełożonego, myślę, że pozwoli się pani w pełni realizować. Aspirant Kinga Berka-Rybacka przeniosła się do naszego komisariatu z Szubina, gdzie pełniła służbę 16 lat. Jak mówi komendant komisariatu policji w Barcinie Mateusz Smaga, przejście do nowej jednostki może wiązać się z początku z pewnymi wyzwaniami, które jednak nie powinny stanowić problemu dla nowego zastępcy. Przejście do jednostki, której do tej pory się nie znało, której się nie pracowało, na pewno jest pewnym wyzwaniem. Może się wiązać z pewnymi uciążliwościami, aczkolwiek jestem przekonany, że pokonanie tych uciążliwości przejdzie sprawnie i nie będzie żadnym problemem. To przede wszystkim poznanie nowego terenu, poznanie nowych policjantów, pracowników, składu osobowego, poznanie pewnych trybów działania tej jednostki, aczkolwiek panie komendancie i pani komendant, ja ze swojej strony chciałbym zapewnić, że dołożę wszelkich starań, udzielę wszelkiej pomocy i wsparcia, żeby to ten proces, myślę, że bardzo krótki, tego wdrożenia przebiegł sprawnie i efektywnie. Na podstawie dotychczasowego zaangażowania pani komendant, które już dało się dostrzec, jestem o tym przekonany, że spełni wszelkie oczekiwania. Głos zabrała pani aspirant. Ja bym chciała bardzo podziękować za ogromne zaufanie i powierzenie mi tak ważnej funkcji, jak bycie zastępcą komendanta komisariatu policji w Barcinie. Pana burmistrza zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców, żeby czuli się bezpieczni. A was, drodzy policjanci, zapewniam o swoim zaangażowaniu i wsparciu dla was. I zrobię wszystko, abyście z przyjemnością przychodzili do tej służby i z uśmiechem na twarzy. Dziękuję. Na koniec uroczystości reprezentujący wraz z zastępcą burmistrza samorząd burmistrz Michał Pędziak pogratulował objęcia stanowiska. Chciałbym pogratulować pani aspirant awansu, życzyć wszystkiego dobrego w tej nowej pracy, aby pani zgrała się z zespołem policjantów w Komisariacie Policji w Barcinie, no i podległym posterunku w Łabiszynie. Życzę pani satysfakcji z pracy, no i najlepiej jak wszystkim służbom składam życzenia, żeby mieli jak najmniej roboty, to jest wtedy dobrze i spokojnie, także wszystkiego dobrego. Gratulacje złożyli też oficerowie z Barcińskiego i Łabiszyńskiego Komisariatu Policji. Powodzenia. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy współpracować. Na pewno się i witam. Moje gratulacje. Życzę dziękuję wszystkiego bardzo najlepszego. Dziękuję. Gratulacje. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Gratuluję panu komendantowi. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję.